Apostolski. Piąty rozdział jest trochę długawy, ale go przeczytam. Tak się uczy. Piąty rozdział dzieła apostolskiego. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował do siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł złożył u stóp apostołów i rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś do siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją? A gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi dowoli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie lubiąc kłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz, zasłysząc te słowa, upadł i więzioną ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodzi zaś stali, obwiniali go, wynieśli i pogrzebali. A po upływie około 3 godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się do niej Piotr: powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła: tak jest, za taką. A Piotr do niej: dlaczego zmówiliście się, by puścić ducha pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą. I upadła zaraz do nóg jego i wysionęła ducha, a gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I gromadzili się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. Postronnych jednak nikt nie ośmielił się do nich przyłączyć, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet, tak iż nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na którego z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, i wszyscy oni zostali uzdrowieni. Wtedy wystąpił arcykapłan i całe jego otoczenie, stronnictwo saduceuszów, napełnieni zazdrością, pojmali apostołów i wtrącili ich do więzienia publicznego. Ale anioł pański otworzył w nocy drzwi więzienia i wyprowadziwszy ich, rzekł: idźcie, a wstąpiwszy, głoście ludowi świątyni wszystkie te słowa, które darzą życiem. Usłyszawszy to, weszli wrzaskiem dnia do świątyni i nauczali, a gdy nadszedł arcykapłan i jego otoczenie, zwołali Radę Najwyższą, to jest całą starszyznę synów Izraela, i pozwali do więzienia, żeby ich przyprowadzono. Lecz gdy słudzy poszli, nie znaleźli ich w więzieniu. Zawrócili więc i oznajmili to, mówiąc: więzienie znaleźliśmy zamknięte z całą starannością, a również strażników stojących przed drzwiami, lecz gdy otworzyliśmy, nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo. A gdy dowódca straży świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, zachodzili w głowę, co się z nimi stać mogło. Wtem nadszedł ktoś i doniósł im: mężowie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud. Wówczas dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadziwszy ich bez użycia siły, obawiali się bowiem ludu, aby ich nie ukamienowano. A gdy ich przywiedli, stawili ich przed Radą Najwyższą i zapytał ich arcykapłan, mówiąc: nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg ojców naszych zbudził Jezusa, którego wy zgodziliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możliwość upamiętania się i odpuszczenia grzechów.
a my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni. A gdy to usłyszeli, padli we wściekłość i chcieli ich zabić. W Radzie Najwyższej powstał jednak pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, nauczyciel zakonu, którego cały lud poważał, polecił usunąć na chwilę apostołów i rzekł: Mężowie izraelscy, rozważcie dobrze, co z tymi ludźmi chcecie uczynić, albowiem nie tak dawno wystąpił Teudas, podając się za niebyle kogo, do którego przyłączyło się około 400 mężów. Gdy on został zabity, wszyscy, którzy do niego przystali, rozproszyli się i zniknęli. Po nim wystąpił w czasie spisu Juda Galilejczyk i pociągnął lud za sobą, ale i on zginął, a wszyscy, którzy do niego przystali, poszli w rozsypkę. Toteż teraz, co się tyczy tej sprawy, powiadam wam, odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich. Jeśli bowiem to postanowienie albo ta sprawa jest z ludzi, niwet się obróci. Jeśli jednak jest Boga, nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem. I usłuchali go, i przywoławszy apostołów, kazali ich wychłostać, zabronili im mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich. A oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych wnosić z niewagi gęb dla imienia Jego. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. Opowiadamy w tym rozdziale działy, które Bóg uczynił, czyli nawet zdarzenia. A te wszystkie na jednym miejscu mamy napisane, są ku naszej nauce, ku wychowaniu, ku temu, aby człowiek stworzenie Boże był dostatecznie wyćwiczony w sprawach Bożych. Tu mamy dwojakie rzeczy pokazane. I te strony materialne, i te strony duchowe. Te rzeczy, które się również nas dotykają, z którymi mamy na co dzień do czynienia. Ta nauka o Ananiaszu i Safirze jest tą głęboką nauką dla nas. Ona przedstawia nam małżeństwo. Oni byli jako małżonkowie zgodni między sobą. Bo między sobą nie byli zgodni co do sprawy według prawa Bożego. Przecież ostatecznie tu im powiedziano, że to nie wasza rola była, że mógł najwspaniali powiedzieć, że za tyle to sprzedali, tyle przynoszą do stóp apostolskich dla dzieła Bożego, a tyle sobie zostawiają sprawa. Byłaby otwartą przed apostołami, a przede wszystkim przed obliczem Bożym, który ogląda każdy nasz krok i każdy nasz czyn. Tu mamy takie doświadczenie, czy w naszej drodze, jako wierzący, czy nam się nie zdarzyły też podobne przypadki, nie chodzi tylko o sprzedaż ziemi. Podobnie jakieś rzeczy, które aby nie były jawne zgromadzeniu, nie były jawne Panu, a są przed Panem jawne. I się tacy nie zmawiają, żeby tak czy inna rzecz była ukryta, żeby tylko tyle dostali, a resztę byśmy też się dzielili z kim innym. Ochłapami, tymi resztkami, tymi strużynami, a to najważniejsze zostawiliśmy sobie. To są takie przykład. Właśnie ma nam wzruszyć nasze serca, u nas rewidować nas. Od stóp do głów on nam przemówi do naszych sumień, jeżeli coś nie było tak. A tu mamy pokazane
jaką konsekwencję ponieśli, jeżeli komunizm nie mieli. Mieli wszystko swoje. Tylko tu mamy napisane, że my mamy mówić tak i nie. Dwa razy w Biblii to czytamy, przynajmniej dwa razy. Mowa wasza ma być tak, tak. Nie, nie. Jakubie chyba to pisze. I co tam dalej pisze? Ale jeżeli jest co więcej, to pochodzi z mocy ciemności, a nie z Boga. Dlatego, siostry i bracia, musimy sobie ten przykład Ananiasza i Safiry głęboko wziąć do serca. Tyleście wzięli? Tak, Ananiasz mówi tyle. I co mówi moc Boża? Ananiaszu przeciwierz. Przecież szatan napełnił serce twoje, abyś kłamał Duchowi Świętemu i uniósł pieniędzy za rok. Nie była moc Boża, myśl Boża. Szatan. To byli jako ludzie wierzący, się tu przedstawiali. Dopuścili ducha ciemności do swego serca. Ono ma być wciąż wypełnione i napełnione tą mocą niebios. Mocą Ducha Bożego. Dlaczegoś dopuścił to do swego serca, abyś kłamał Duchowi Świętemu. My mamy przez wiarę dziedzictwo Ducha Bożego, dziedzictwo świętych światłości, często w modlitwach wypowiadamy. Ale to jest na stałe. To nie jest od niedzieli zgromadzenia, tylko od dnia uwierzenia aż do przyjścia Pańskiego. To nie może być wymijane, zamijane, czy inaczej w czynach przedstawiamy. Kłamałeś Duchowi Świętemu. A jest napisane, kochane siostry i bracia, to czytali nieraz, że kto bliźni przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczony ani w tym, ani w przyszłym wieku. Powiedział to sam Zbawiciel. Powiedział to Pan Jezus Chrystus. I dalej czwarty wiersz. To, coś miał, nie twoje było, a coś sprzedał, nie w twojej mocy zostawało. Przecież tą rzecz przypuścił do serca swego. Drugie pytanie, to samo. Tam było pytanie, dlaczego to dopuścił chamałeś Duchowi, a tu mamy napisane, dlaczego to tą rzecz przypuścił do swojego serca i nie skłamałeś ludziom, ale to. Przecież ustał przed człowiekiem. Bo to sprawozdanie, jako byśmy tak określili, zdawał przed Piotrem. A tu jest napisane, że skłamał Bogu. Tak. Bogu, do którego należy. Bogu, do którego wszyscy należymy. Ta rzecz, niech nam będzie przez drogą. Abyśmy tacy nie ponieśli jakichś konsekwencji i byśmy podobni w jakiejś sprawie. A jak już żeśmy postąpili, to aby nam to Pan wybaczył, a przez drogę, abyśmy się takich rzeczy nie chwytali. To są rzeczy świata, jak jest napisane. Kim jest szatan? Kłamcą. Wyraźnie to mamy napisane. A my przecież nie mamy być jemu podobni. W ogóle nie mamy o tym domyślić, to mamy być podobni obrazowi Syna Bożego. Mamy słuchać Ducha Bożego. Jest napisane, nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani. I to są te rzeczy. Jeszcze jeden przykład. Często o tym mówię.
ale Zeuszowie nie odpowiedzieli Panu, czy chrzest Jana był z nieba, czy z ludzi. Ale Pan Jezus, gdy domagali się, jaką mocą to czyni, nie odpowiedział, że nie wie, a powiedział, że i ja Wam nie powiem, jaką mocą czynię. To jest różnica. Pan wiedział, Pan wszystko wiedział. I dlatego musimy być w każdej sytuacji tymi naśladowcami, z którymi żeśmy wierzyli. On jest dobry pasterz, on idzie przed nami. Jesteśmy jego owieczką, owieczki nie mogą mieć innych pasterzy, nie mogą mieć innej laski ku prowadzeniu. O tej lasce mamy chyba 23 psalm napisana, laska twoja, cituje w niej wiedzie. Tak pięknie to wszystko mamy zharmonizowane i nawet tą pieśń mamy harmonijnie. I Ananiasz usłyszawszy te słowa, surowe słowa, nie skłamałeś ludziom, ale Bogu, tak nie żyli. I przyszedł strach wielki na wszystkich, którzy to słyszeli. A młodzieńcy wstali, wzięli go i go pochowali. I że po chwili czytamy dalej, przyszła jego żona, nie wiedząc o niczym, co się stało. Ukryli przed człowiekiem, ale nie ukryli przed Bogiem. I Piotr pyta, powiedz mi, widzicie, za tyle może sprzedali? Ona rzekła, tak, tak, za tyle. Piotr rzekł do niej, przecież jeszcze ze sobą zmówili, abyście łamali i kusili Ducha Pańskiego. Tam mieli Ducha Świętego, tam mówił, ty sobie, nie, Paweł, Ducha Pańskiego. Ducha Pańskiego. Oto nogi tych, którzy pogrzebli męża swego, stoją u drzwi i ciebie wyniosł. Przecież jeszcze zmówili. My się mamy zmawiać, my się mamy społecznie budować, ale w tych sprawach, które chwalą Pana, w tych sprawach, które budują zbór, o czym będziemy mieć chyba w następnym wierszu. W tych rzeczach ma być to jest ta społeczność. A druga społeczność, to co zrobili nie z Panem, z mocą czynności. U nich między sobą byli jako małżeństwo, byli zgodni, tylko nie byli zgodni z wolą Boga. I ci, którzy wnieśli męża swego, stoją u drzwi. I czytamy, że padła również nieżywa. Dlaczego żeście się z sobą zmówili? I tu czytamy, kochani, że ani Ananiasz, ani Safira nie odpowiedzieli ani jednego słowa. I tam by nie żył. Te rzeczy, które są nie tak u ciebie i u mnie, my nam będą też pokazane. Też będziemy bez słowa. Tylko ta łaska, ofiara Syna Bożego, z tych rzeczy nas obmyła. Bo inaczej byśmy zginęli jak Ananiasz i Safira i nigdy byśmy Boga nie oglądali. Dlatego jest tak bardzo ważne, żeby nie dopuszczać do serca, bo Bóg się pyta twojego serca, pyta się twojego sumienia, dlaczegoś to dopuścił do siebie. To jest odpowiedzialność nie przed wyborem, nie przed rodziną, przed odwiecznym Bogiem, który jest Panem Twoim, małżeństwa, zboru, całego zgromadzenia. A jeżeli Ty świadomości jeszcze nie ma w 100%, że tak nieładnie określimy, to musimy prosić. Chyba w Jakubie mamy napisane, jeżeli komuś chodzi na mądrości, nie prosi, a będzie mu dane. Teraz się tak jest napisane. Jak mu schodzi. Ale nie możemy być dwoistego zmysłu przed Panem.
Bo to jesteśmy jak parę morskie pędzone, też tam, jak mówię, to jest napisane. Tak i nie. Nie może być innej mowy. A jak nieraz, kochane siostry i bracia, to się mówmy szczerze, nieraz niektóre sprawy rozmawiamy ze sobą i taka wątpliwość przychodzi do serca, czy naprawdę to tak by jest. To jest niedobrze. To jest niedobrze. Jesteśmy ten czas bardzo oddaleni od Pana, przybliżeni do tego małżeństwa, o którym tu mamy ten przykład podany. Dziesiąty wiersz. I padła zaraz przed nogami jego nieżywa, a młodzieńcy znaleźli ją umarłą, a wynieśli, pogrzebli ją podle męża jego. O tym wierzchu tu chodzi, o tym wspomniałem. I przyszedł wielki strach na wszystek zbór. Tak jest, Panie, tam? Na wszystek zbór. I na wszystkich, którzy to słyszy. Zachodzi pytanie. Skąd ten strach? Na zbór. A zbór tworzy się z wierzących. Żeby w tym zborze, w tych, na których ten strach ogarnął, w innym, może wymiarze, byli podobni Ananiaszowi i Safirze. Strach przyszedł. Może i z drugiej strony, delikatnie mówiąc, zobaczyli tą wielką moc. Tak, kochani, Bóg jest bowiem żywy, a my przez Chrystusa jesteśmy żywi. 14 rozdział, 1 wiersz, Ewangelia nam mówi, ja żyję i wy żyjecie. Bóg jest bowiem żywy, nie umarli. Umarli Bogu w tych sprawach mieć dużo udziału, co nie są godne przed Bożym obliczem. Ale to nie może mieć udziału. I dlatego musimy sobie powiedzieć, żeby nie dopuścić tą myśli mocy ciemności, że łatwo się o tym mówi, a trudniej wypełnić. Pokaż pierwszy, pokaż właściwe. Pokaż, jak należy, tak jest Słowo Boże też napisane. Pokaż to prawdziwe, chrześcijańskie, to doskonałe życie. A nie dopuszczaj myśli, że to tylko mowa. To jest mowa dla mnie i dla ciebie. To jest mowa dlatego, jeżeli się poczuwasz w pełni doskonałości, ucz drugi. Przykład daj życia swego drugi. Aby te marności, te rzeczy przenikające, przemijające, te, które będziemy musieli zostawić, nie zamrzały swego innego serca. Ciało jest podatne na chciwość, nieuczciwość. Przecież my mamy to napisane. W liście do Tytusa, że myśmy też takimi byli. Ale już nie jesteśmy. Bo tam jest napisane, że się okazała Boża łaska i Boża dobrotliwość. Nowe stworzenie, pisze drugi list, 5 rozdział Koryntian. I to są te rzeczy, no niby nam wszystkim znane. Bo Pan chce, żebyśmy sobie to wciąż odnawiali od dnia do dnia. Też to słowo mamy napisane. Abyśmy się wzmacniali, oczyszczali, odnawiali. Odnowienie ducha też jest w Słowie Bożym napisane. Wzmocnienie, te wszystkie sprawy. Tylko może tak mało. Ty i ja o tym myślimy. Bo jak pędził szatan do grzechu Safirę i Ananiasza, tak on chce ciebie i mnie pędził. I tu zależy od tego, ile siły duchowej posiadamy, abyśmy odpływ tym dali.
abyśmy nie dopuścili, przegieś dopuścił to do serca Twego, czytaliśmy. To jest pytanie do Ciebie, do mnie. To jest pytanie Słowa Bożego. I tu jest odpowiedzialność osobista. Przyszedł strach. Oby również ten rozdział dnia dzisiejszego był też tym wstrząśnięciem serca i sumienia, abyśmy ku doskonałości, ku większej doskonałości patrzyli, bo jest to ci napisane, nie bądźcie im podobni, komu? Temu światu. A nieraz tak się słyszało, że w tej chciwości to między niewierzącymi a wierzącymi nie ma wielkiej różnicy, jak tu. Świat to obserwuje. Świat to widzi. A ile to jest na Twoim sumieniu, to sobie sam czy sama odpowie. Lecz przez ręce apostołów działo się wiele znamion i cudów między ludźmi, a byli wszyscy jednomyślnie przy świątku Salomonowi. Jednomyślnie. Wiele cudów. Przez tych wiernych mężów Bożych, przez którzy byli tą rangą apostolstwa, że tak to określimy, Bóg potwierdzał, Pan Jezus potwierdzał swoje słowa znakami i cudami. Potwierdza. Pan Jezus wiele rzeczy czynił, był Synem Bożym i dał tą moc apostołom. Dał tą moc. Jakby dalej tu czytamy, że nawet gdyby cień osoby Piotra zacienił chorego, to byli uczniowie. To wielka moc. Ta niebiata, to miała płynie krwi, to mówiła gdzieś, aby chociaż szat Pana dotknę, będę uzdrowiona. Do jednego sługi mówi ci do dworzanina, idź, córka czy to syn był, dziecko twoje żyje. On nie dyskutował, odwrócił się i poszedł, przyszedł do domu, a ci by lecieli mu naprzeciw, dziecię żyje twoje. A on się pytał, o której to było godziny. Chyba też 6 godzina wejście, że będzie napisane. I on wspomniał sobie, że to była ta godzina, o której mu Pan Jezus powiedział, idź, dziecię twoje wiara. I co tam dalej mamy napisane? Że on i domownicy jego uwierzyli Bogu. Nie wątp, lecz wierz. Świat mówi, może, ale Bogiem, jeżeli pomimo, zobaczymy, a my wierzymy. A jako wierzysz, tak otrzymasz. Jako wierzysz, tak ci się stanie. Te wielkie rzeczy, tu czytamy, że dużo uwierzyło, dużo przystało, dużo chwaliło Boga, dużo wypowiadało, że takie rzeczy się nigdy tu nie zdarzały. Że to jest ona wielka moc Boża. I przybywało 14 wiersz mnóstwo wierzących Panu, mężów i niewiast. Przybywało. Ci, którzy przybyli, wytrwali. Kochani, to jest prawie 2000 lat wstecz. Wtedy się z nimi będziemy oglądać, co za cudowne rzeczy. Bez wiary świat tego nie może zrozumieć. To jest, co się wieje w tym komputerze mózgowym, nie mieć, mimo tego, że mózg ma miliardy komórek. Nie może się zmieścić. Wiara. Do tego jest potrzebna silna wiara. Ale czytamy też również o tych rzeczy, o tych sprawach, że chodzili do i schodzili się do nich z okolicznych miast, przyszłoczorych, nakazanych, przez nich nieczystych. I wszyscy byli
zdrowie. My się też zgromadzamy, nie tylko w danej miejscowości, gdzie nam Pan otworzył drzwi zgromadzenia, bliska i z daleka. To są te rzeczy, które idą według woli Pana. Świat tego nie rozumie. Świat mówi tak, 100 kilometrów jechać do ludzie, chwalić Boga, na pierwszy, czego nie ma u mnie w domu, w miejscowości. Tak. Bo świat nie rozumie społeczność. Ja już nieraz mówiłeś, nie, czy do oczy do Pana i bratka Uża, bo do siostry jego my wstąpili w NRD. Mówi, ludzie, gdzie wy jedziecie? Tyle kilometrów, 1000 kilometrów. Czy Boga w Polsce nie ma? Czy w waszych domach? No nie rozumiem tych spraw. I to jest piękne. Pan Jezus opoił wszystkie krainy, miasteczka. Muszę jeszcze iść dalej, bo na to żył wszyscy. Dla wszystkich. Ta miłość Boża jest rozlana. Tylko ją trzeba w mocy Pana przyjąć. Teraz mamy odwrotną sytuację od 17 czerwca, że powstał najwyższy kapłan i wszyscy, którzy z nim byli, którzy byli setni w samym Zeuszu, napełnieni są zazdrością. W czym to była zazdrość? Że oglądali moc Bożą? Nie było iskierki wiary w nich. Zakon mieli, proroków mieli, księgi Mojżeszowe mieli, księgi psalmów mieli. U nich zazdrość. Ci apostołowie czy dzieli coś wbrew woli Bożej, ale tym, co nie mieli wiary, nie była dana ta moc, żeby uzdrawiać, wskrzeszać, bo nie było w nich wiary, nie było im dane. I to się zebrali ci sami kapłani, którzy oskarżali Pana, Ananiasz, Kajfasz, te wszystkie z rodu, jak mamy to chyba w dziejach apostolskich dokładnie opisane. Napełnienie są zazdrością, zamiast radością. A czy dziś nie mamy też wszystkich tych pseudokapłanów? I też mają. Mają Biblię. Tamci też mieli Słowo Boże Starego Testamentu. Nie wierzyli temu Słowu. I dziś też u siebie mamy tych kapłanów, którzy są nam przeciwni, są Bogu przeciwni. Nazywają tych, którzyśmy dzisiaj wyrażali, że jesteśmy tą Bożą rodziną, że jesteśmy dziećmi Bożymi, a przeciwnik i kapłanem się nazywa, mówi, że jesteś sektą. Popatrz. I Bóg też błogosławi, słońce co dniami, deszcz pada, jednakowo je traktuje, aż do żniwa. Pozwólcie, aby razem rosły. Mamy to napisane? Mamy. A w czasie żniwa będzie szereksja. Nastąpi rozdzielenie. Taka jest mentalność i u nas jest nic. I sprawa nie zmieniła. Co oni umieli zrobić? Zamiast przyjść, bo takie zdarzenia też oglądamy, jeden przełożony Buzicy mówi mężowi, bracia, macie coś do powiedzenia? Mamy takie zdarzenia. Ci mieli to odwrotne myślenie. Siła. Oni tylko mieli siłę fizyczną, a nie mieli siły duchowej. My o tej sile fizycznej dzisiaj też czytali, że mam była głupstwem u Boga. Pan pytał się, czytaliśmy to, nie wie, że mam moc się ukrzyżować, nie miałby żadnej mocy, by nie była dana z góry, żadnej mocy byś nie miał. I tutaj też mówi, tu fizyczny oreszt, my mamy też oreszt, oprócz tym rzecz oreszt, słowa Boże. I targnęli się tymi rękoma na apostołów i podali je do więzienia pospolitego.
do najgorszego. A Sylas i Paweł, tak, 16 rozdział, dzieł apostolski mówi, dopóki w kłody mieli włożone. O północy oni pieśni śpiewali, aż więzienie zadrzało i wszystkie cele mieszkalne się pootwierały. Dali ich do pospolitego więzienia. Taka była wola kapłana, pseudokapłana. A wola najwyższego kapłana, o którym mamy tak pięknie opisane się do Hebrajczyków i na innych miejscach, że przyszedł anioł pański w nocy i otworzył więzienia i wydał je prezentanie Piotra. W 12 rozdziale tej dzieła w stolicy mamy napisane. 16 żołnierzy pilnowało jedynego czuwę muszyku. Rewolucja była, jak się dzień otworzył. Co się stało? I tutaj widzimy tu słabość. Słabość człowieka bez wiary. Oni posłali sługi, żeby ich z więzienia przyprowadzili, a oni już w synagodze byli i Ewangelię głosili. Popatrz, bracie i siostry, co znaczy moc ludzka? Żadna. To jest tak jak ta szata z wiotrzawa, gdzie mamy już w Starym Przymierzu napisane. Anioł Pański otworzył cudzy pyści, mówi, więzienie wprawdzie było zamknięte. Stróże na podwórze pilnują. Ale tych, po których żeście nas posłali, nie było więzienia. I tu na jednym wierszu mamy napisane, że oni się głowili, co by się mogło stać. Jeśli w zimę zapadli, czy co się stało? Dopiero ktoś przyszedł i mówi, stoją w kościele. Głoszą słowo Boże. Poszedł Hetman i bez gwałtu i przywiódł się bali ludu, żeby nie byli ukamelowani. Popatrz. Ten lud, te owieczki, ten człowiek, którego kocha Bóg i kocha do dzisiaj, miał lepiej w głowie, jak ci najwyższy kapłani. Bo oni się ich bali. To znaczy, że ci ludzie popierali sprawę Ewangelii wypadnienia. Mieli większą bojaźń Bożą, jak ci pseudokapłani. Tak jest, kochani, do dnia dzisiejszego. I 27 wiersz. I przyjęli je i stawili przed radą. Wielka rada. W tej radzie mamy napisane w pierwszym psalmie i w pierwszym wierszu, że się nie byle. Błogosławiony mąż, który nie siedzi w radzie z Bożym. Oni niby kapłani, ale oni tworzyli radę przeciwko Bogu, o czym nasze wiersze tu nam będą potwierdzały, że jeden z nich się troszeczkę mądrzejszy znalazł. I właśnie to, co Słowo Boże mówi, to sami to wyjawi w tym momencie. Jest napisane, że Kajfasz też powiedział, że jest tam pożyteczny, a wiele umarł za wszystkich ludzi. Ale to nie mówił z tego kapłaństwa, jakiego stanowili faryzeuszowie, saduceuszowie. Ale to był ten przywilej, że na one czasy był tym najwyższym kapłanem. Czyli najwyższemu i dlatego prorokował. Ale jeszcze mamy napisane, że najwyższemu kapłanowi Paweł to powiedział. Ubierze cię Bóg, ty ścianą popierana. Ty siedzisz sądząc nie według zakonu, a rozkazujesz nie bić przeciwko zakonowi. No patrzcie, jakie kontrawersje. Jak to jest dobrze być mocno ugruntowany dla stadach tych, które pochodzą z nieba. W stadach tych, które nie są z nauki, z teologii, z seminaria, z wszystkich innych. Nauka człowieka od człowieka, tylko nauka
od samego Boga. Oni mówią, ja pełniliście Jeruzalem waszą nauką, jaką waszą? Oni mieli swoją, my ci swoją. A dziś nie słyszy nasza wiara taka i to są, kochani, te mentalności nie mogą się przez setki pokoleń, nie mogą ujść jakiemuś ewolucji, tak delikatnie mówiąc, a może nawet rewolucji. Wszystko takie ciągnie, bo nie ma wiary. Nie ma uniżenia się przez wieczne. I dalej my wam, 28, surowo nie zakazali, abyście w tym imieniu nie uczyli i napełnijcie Jeruzalem nauką naszą. Chcecie na nas wprowadzić krew człowieka tego? Nic nowego. Pod krzyżem wołali też krew jego na nas i na dziadki nasze. Cudu mówił, że tu krew sprowadzić na nich, krew człowieka tego. Ale odpowiadając, Piotr i apostołowie powiedzieli, 29 wiersz, więcej trzeba słuchać Boga niż ludzi, przede wszystkim Boga. Czy więcej by słuchał Boga, czy więcej by słuchał Słowa Bożego, tym mniej się będzie interesować sprawy i praktyki Ananiasza i Safiry, miejcie będą interesować sprawy siebie otaczające. Bo będziesz miał sytość tego, że co Bóg mówi do mnie, to i w moim życiu wystarcza. I to jest realne, to jest prawdziwe. To jest taki amen, tu nie ma od tego odnowy ani na prawo, ani na lewo. I teraz bowiem wykładają, jakoby im przypominali te rzeczy, które powinni stosować, te rzeczy, które skrzywdzili, zbłądzili, tak jak w 7 rozdziale jego apostolskich mocno podkreślał młodzieniec Szczepan, byście się stali zdrajcami i mordercami tego sprawiedliwego. Oni ciśli proch na powietrze, oni by go żywcem roznieśli na szczątki. Taka jest miłość szatana. A my mamy w Chrystusie miłość według Boga. Miłować i tych, którzy cię prześladują. Bóg, On Ojców naszych, wzbudził Jezusa, którego ciebie zabił. Zawiedzili mnie na krzyż, na drzewie. Tego Bóg dla księżęcia i zbawiciela wywyższył prawiczu swoją, aby dana była Izraelowi, ludowi orzeckiemu pokuta, odpuszczeniem grzechu. A my jesteśmy świadkami Jego, tym co mówimy i Duch Święty. I Duch Święty, który oddał Bóg tym, którzy chcą Mu poszukać. Świadkami. W 5 rozdziale 8 wiersz dzieł apostolskich też mówi, widzicie mi świadkami od Jeruzalemu, ludzkiej ziemi, a po wszystkie krańce ziemi. Świadkowie to używają, że to właśnie tyczy ich. Każdy by sobie przypisał taką czy inną rzecz. I chodzi o to świadki Jezusa Chrystusa, według Jego słowa. Ale nie będziemy tam ten temat podzielić, bo my te rzeczy znamy. Świadkami mocy Ducha Świętego. No, i wspólny mianownik. Skłamałeś Duchowi Świętym. Skłamałeś Bogu, a nie człowiekowi. A to jest moc, którą mamy nieść przed tym zgubnym, grzesznym świat, który nas otacza. A oni to słysząc, pukali się i radzili o tym, jakoby je zawłaszczyć. Przecież na siłę oczywiście wspomnieli. Nie mieli mocy Bożej, nie mieli bojaźni. Najlepiej krzyżu postawić tyle, ile było wierzących, albo jak Neron zrobił
do palu przywiązywał i żywcem chrześcijan palił. I się je zmieniło. Pseudo-kapłani. Ci, którzy wołali, uprzyżuj go. Kto wołał? Kto pozburzał lud, aby ukrzyżować Pana i Zbawiciela? I dlatego my nie mamy z tymi pseudo-kapłanami. Nic wspólnego nie możemy mieć. Bo wtedy byśmy kwas wnosili do świętego zgromadzenia, trochę kwasu zakwasa, wszystko zaczynienie. Mamy to chyba w 7 rozdziale pierwszego listu do Koryntian napisane. Wtedy powstał w Radzie faryzeusz imieniem Gamaliel. Kto to był nim Gamaliel? Kto u jego stóp się wychowywał? Właśnie sam. Później się apostoł Paweł. Właśnie on był tym jego ministrantem, czy jakby to inaczej określić, który wszystkie rozkazy jego wykonywał. Właśnie od niego, między innymi, miał to listy polecające do Damaszku, aby więził, wiązał i przyprowadzał do Jeruzalemu tych, którzy wzywali imię Pańskie. I tu właśnie ten człowiek, któryśmy tu czytali, nauczyciel zakonny, zacny u wszystkiego ludu, rozkazał, aby na małą chwilę wyszli apostołowie. I on mówi, przykłady podaje jednego, który był, się przywiązało 400 ludzi. On zabity został, reszta się rozproszyło. Następny powstał też, zginął. My się też rozproszyli. I co mówi tu właśnie jedno mądre słowo? Piotr, teraz powiadam wam 38. Dajcie pokój tym ludziom i zaniechajcie ich. Albo jeżeli jest z ludzi zarabia, albo ta sprawiedliwe się obróci. Ale jeśli jest Boga, nie będziecie mogli tego rozerwać. Byście z nas i z Bogiem walczącymi nie byli znaleźli. Jeżeli jest Boga rzecz, nie może ją nikt rozerwać. To zgromadzenie Boże, zgromadzenie Pańskie, ile już chciało je rozerwać. Ono już przeszło ceremonie i czarne komunii i wszystkie inne etapy. Tego już nie ma. Słowo Boże trwa, zgromadzenie jest. Jest i będzie tak długo żywy Kościół, aż go Pan nie zabierze. Nie będziecie w stanie tego rozerwać. I tu w tym momencie go usłuchali, jest napisane, że i usłuchali go 40 wiersz. Zabłaczał apostoł, ale nie mogli grzecznie się rozwić, mimo tego, że go usłuchali, mimo tego, że to było sprawa Boża. To mogli rozebrać na poszczególne czynniki i wywnioskować co to. Jaki jest ten człowiek? Powołujący się jeszcze na Boga. Byście nie byli z Bogiem walczącymi. Niby tak, dobrze. A tu widzimy mocno skrzywdzili. Oni ich wzięli, ubili i zakazali powtórnie, aby nie mówili w imieniu Jezusowi. Jaka to jest wiara, jaka to jest mentalność, żeby nie mówić, bo to imię jest nade wszystko. To imię przekuwa serca ludzkie. Oni dobrze wiedzieli o tym. Dlatego nie chcieli, żeby w tym imieniu mówić. No popatrz, jak świat mówi w imieniu papieża, ile milionów, ile hura jest, ile oklasków, zina się wszędzie. Niechby jeden z nas wyszedł i tak przemówił do nich, jak w 7 rozdziale
Następnym jest ten przykład o Szczepanie. Byłoby hura, tak by postąpili, jak już tymi postąpili. Mówili. I mamy napisane, że któryś z was będą zabijać. Będą myśleli, że Bogu przysługę robią. Chyba, że dobrze pamiętam, 16 rozdział Ewangelii Jana. Drugi wiersz. Wyłączę was będą, później owszem przyjdzie godzina, że wszelki, który was zabije, będzie mniemiał, że Bogu przysługę czyni. 16:2 Ewangelia Jana. Że Bogu przysługę czyni. To już jest od Pana nam pokazane. I ci już te rzeczy dokonywali od samego zarania. To są przyjąć ci, którzy naocznie widzieli Zbawiciela. To są ci, którzy go wytknęli z miasta królu. Którzy mu pokazali tam, wzgórze, Golgota, miejsce trupich głów. Lecz my jesteśmy króla, my mamy cesarza, człowieka. Człowiek opiera się na człowieku. Czytajcie, kochani, nie? To jest wielka łaska, siostry i bracia. My możemy opierać nasze pielgrzymstwo, naszą wiarę żywą i świętą na tym, który był, który jest, który ma przyjść i którego oczekujemy. Bez względu na to, jaka będzie reakcja i konsekwencja ze strony tego świata. Myśmy tu nieraz wspominali, że apostoł Paweł, gdy zobaczył w Koryntian tą ciemność, formalnie ciemność egipską, to on chciał zakończyć dzieło niesienia dobrej nowiny. Ale to Bóg w nocy upomniał. Zostań, bo ja tu mam wielki lud. Nie myśl, tylko mów. I widzimy, że powstał ten zbór. My widzimy, jak tam wielkie bałwaństwo było. Czytając pierwszy i drugi list do Koryn, ile tam tych rzeczy było. Ile te rzeczy ciągły się jeszcze. Pomimo powstania zboru, nie to zostało wyczyszczone, wyeliminowane, nie to resztę kwasu zostało wydrapane i wyrzucone. Tak to jest w tych sprawach, jako to jest wielka rzecz, że ci dał mi zrozumieć. To jest czarna, to jest biała, świat też mówi. Białe nie jest czarne, białe, a czarne nie jest białe. Świat się opiera również na tym słowie, chyba 12 Rzymian, ostatni wiersz, że dobry zwycięża i złe. On to mówi, ale sam to złe czyni. Przede tym mówi człowiekowi o tych sprawach, żeby nie czynił, a sam je czyni. To jest to napisane. I to są te rzeczy, które musimy delikatnie mówić. Że jakaś przywara się gdzieś trzyma, wyeliminować to. Wyeliminować to wszystko. Już teraz jesteście czystymi, mówi Pan. O czym my tu mówi, tak dalej wiemy, o co chodzi. A tak oni szli, 41, od obecności umierali, radując się, i się stali godnymi odnosi żywość dla imienia Jezusowego. Radując się. W latach 50. ze zgromadzenia byli z Jerzowa zabrani na Urząd Bezpieczeństwa. Dlaczego o tym wspominamy, to już są rzeczy znane. Ale mówię o tym, że w rodzinach było pospolite ruszenie. Gdzie się podzieli nasi najbliżsi. Nie było takich dostęp pojawicie, że wskoczył w auto, pojechał, czy komórką się połączył i tak dalej. Rowerem się żyło, na czasie jeździło i to nieraz jeszcze na pożyczeniu.
ale było poruszenie. Nie było tej radości. Taki właśnie prosty przykład może nam wskazywać na jakim poziomie mocy Boża, Słowa Bożego jest wieczny. Brat Felix Pierzyński był bardzo schorowany. Ulegnie z łóżka wyszedł, aby był uczestnikiem stał w stołu pańskiego w Rodnecie. Moja żona. Nie było litości. Zabrali wszystko. Ulegnie nogami. Pobłóżysz za miłanie to określił. Taka jest moc ciemności. Byliśmy tam za bardzo nie, no wtedy byłem bardzo młody. Taki bracia byli, że mówili, co byś chciał dla Pana Jezusa tylko dobrze zbierać, a nie cierpieć. Tam w tym roku, powiedzieli na do pokoju, zaprowadzili, gdzie nie było ani lampy, ani żadnego światła. Przepraszam, że o tym wspomniał, zostały tylko niewyniesione kible. Była sala do ujrzenia. A później nam do pokoju prowadził. I chodzi o co? Nie inaczej przechodzili, dopiero przechodzili. Ci przodkowie osobie tu czytamy, komisja ratowania, że zostali poturbowani, zostali mocno spoliczkowani. Byli tymi ranami, bo jak się możesz cieszyć? Ustami, językiem, to co mieli zranione, tym się cieszyli. Dziękowali, radowali się, że się stali godnymi uczestnikami byli. Ponosić za żywość, jakową, dla Twojego Pana, który nie tyle cierpiał dla Ciebie i za Ciebie. Oni się radowali. Czy to tylko dla nich ten dział był? Ten dział jest dla Ciebie, dla mnie. Też przechodzimy. Nieraz bardzo małe. Może nieraz linki stękania od bólu, przepraszam, że się prosto określiłem. Mamy to z radością. Że dla imienia naszego Pana i Zbawiciela ponosić wszelką zdrowość. I nie przestawali na każdy dzień w synagodzie i po domach nauczać i opowiadać Jezusa Chrystusa. Te byli przyjemne, te rzeczy, które bolały ciało, nie przeszkodziły. Czytamy, że oni to nie stanęło na przeszkodzie. I nauczali i opowiadali kogo? Jezusa Chrystusa, swego Zbawiciela. I ty, siostro i bracie, masz opowiadać, bez względu na to, co oni o tobie myślą. Najważniejsze, że masz w sercu zakodowane to, co o czym, co o tobie Bóg myśli. Że On cię niesie na swoich ramionach jako ojciec. Niesie cię przez tą dolinę cienia śmierci. On cię prowadzi, jak ten psalm 23:5 to określa. Przez tą dolinę Syna Śmierci szedł Pan Jezus. Przeanalizuj Jego życie od Betlejemu aż do tego wzgórza Golgoty. To wówczas każdy z nas powie. Tu nie ma do obliczenia, co my przechodzimy wobec tego, co przechodził dla nas nasz umiłowany Pan. Sprawiedliwy za niesprawiedliwy. A nasze posłuszeństwo będzie tą wielką wdzięcznością. To będzie to, że serce Zbawiciela będzie się cieszyło, że my wyrozumiewujemy całości Jego wolę. Posłuszeństwo, ofiarów, obiadów, nieściarów, serce, posłuszeństwo. Mamy te rzeczy napisane. A to serce nasze właśnie jest napełnione zbawieniem, miłością, łaską. Ale to ma być widoczne. To nie ma być zapieczętowane i hermetycznie zamknięte. To ma się wyjawiać. To ma się wylewać. To ma promieniować, oddziaływać na tego człowieka,
którego również Bóg miłuje tak nas miłował. Panem umierać, dla Niego żyć. 120. Powiedziałeś, nie prześladowali i was prześladowali pewnie. Albo tych prześladowań nie znosimy, o których ty mówiłeś. Nam, Panie, chociaż może nie mamy tak ciężko w tym życiu tu na ziemi, ale nie mamy Zbawiciela. Dziękujemy Ci za tą wiarę. Za to, że możemy kroczyć u Twego Boga. Możemy chodzić za Tobą. I możemy to pohańbienie Twoje znosić. Panie, Panie Jezu, Ty nam dawaj. Byli dobrym świadectwem na tej ziemi. Abyśmy tak opowiadali Chrystusa Jezusa, jak Twoi apostołowie. Jak Piotr i ja. I wszyscy, którzy Ciebie widzieli na oczy. Dawaj nam tej wytrwałości, tej siły. Abyśmy się nie wstydzili Ciebie. Tego, który tak drogo za nas zapłaciłeś. Panie, prosimy Ciebie. Machnij nas. Prosimy o wszystkich, którzy cierpią na ciele, a nie normalnie potrzebne z własną siostrą, które wzmacnia radość, które cierpienia używam o wszystko do tej chwale. Jeszcze prosimy za naszym bratem Koprę, że Panie Jezu też dawać wytrwałości, aby Panie Jezu, że też ten czas jego tej budynki tu się zakończy. Zakończy. Panie Jezu, weźmiesz do góry, do siebie. Panie, to wszystko jest w Twojej mocy, w Twojej sile. I dziękujemy Tobie, że my możemy spoglądać tam w górę, tam, gdzie nam pomoc przychodzi. Wszyscy mamy od Ciebie i dziękujemy Ci za tą wiarę, za to, że
możemy, Panie, patrzeć tam w górę, gdzie mamy to mieszkanie od Ciebie, ojczyzna nasza tam jest. Wierzę Ci za wszystkim, wiemy, co Pani jest. Mamy tę nadzieję żywą. Amen. Amen.